bardzo dziękujemy serdecznie za obecność tutaj w Voodoo. To jest wokalista Luka. Albo będziemy to jest gitarzysta Dziki. Katowice. Perkusista nie dotarł. Nie, niestety. Perkusista jest tam. Albo będziemy grać tego wielkiego ekranu. Do Tarty. Zamościu. To jest Ciechan. Albo będziemy grać. Za Państwa serdecznie przepraszamy. Przepraszamy najmocniej. Kolega jest tylko wokalistą. Łukasz, prześwietlasz taśmę. To bardzo zapraszamy serdecznie z tego miejsca na koncert. Następny, który będziemy grali. Który będzie gdzie? Może ogłosimy? Na Facebooku Wild Pig Band. Tak, wejdźcie na Facebooka Wild Pig Band, tam nas znajdziecie, tam wszystko będziecie widzieli. Zrób Łukasza, nie słuchajcie. Gdzie będziemy grać? Na Nowym Jorku. Turum, 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 turum. Zróbcie chleb! Zróbcie chleb! Zróbcie chleb! Pokaż, jak mi zdołano szczęka. Dobrze mu tak. Cześć! Ale nie równo. Cześć, nazywamy się Gentuza i dzisiaj graliśmy na Wildfeście w Voodoo Clubie w Warszawie. Fantastyczna atmosfera, świetne miejsce, super nagłośnienie. Rewelacyjnie czuliśmy się na scenie, wszystko było mega spoko, dlatego już sobie brewarkujemy. Jestem tutaj z Matem, naszym basistą, Robinem, perkusistą, Darkiem, naszym gitarzystą i ja śpiewam, za co serdecznie przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższe plany koncertowe, to już 14 grudnia w Liverpool Clubie we Wrocławiu gramy na premier Atme, gramy razem z nimi i też pokazujemy swój nowy materiał. Będą tam dostępne płytki, będzie można je kupić. Śledźcie naszego Facebooka, sprawdzajcie Instagrama, a wszystkiego się dowiecie. I subskrybujcie nasz kanał na YouTube. To ważne. Jest to nasz pierwszy raz w Voodoo Club, jest nam niezmiernie miło. Klub jest zajebisty. Mówię, graliśmy w wielu klubach w Warszawie. Ten jest naprawdę prima sort. Także chcieliśmy podziękować tu wszystkim fanom, którzy przyszli, nas wspierali bardzo gorąco, żywiołowo. Bawiliśmy się świetnie. Jesteśmy zaskoczeni, że w ogóle tak długo wytrzymali, bo line był bardzo duży. 11 zespołów w ciągu jednego dnia, dwie sceny, ale mimo wszystko 14:30 do północy wytrzymać. Nawet więcej wytrzymać, także to jest w klubie, który jest jakby stricte nastawiony na alkohol, także jest mega szacun. My jesteśmy The Six Pounder, obserwujcie nas, jesteśmy w trakcie nagrywania czwartego albumu. Zajebiście lubimy grać w Warszawie. Naprawdę, bez pytań. I lubimy tu... W styczniu będzie jeden news. W styczniu będzie jeden news związany z Warszawą, ale to śledźcie. Nawet z tym klubem. Nawet z tym klubem. Tak, ale nie zdradzamy, bądźcie czujni, wasze oko niech tam obserwuje. To jeszcze tego nie wiem, lepiej. Kochamy grać dla was, Warszawa. Zapraszamy na kolejne imprezy. Już to pierwszy raz. Do zobaczenia. Dziękuję, hej. Nazywamy się Seteist. Jesteśmy z Lublina. I Jutna. Właśnie skończyliśmy grać fantastyczny koncert w ramach Wild Festum. A serio, to naprawdę zajebisty skład, zajebiste zespoły. Bardzo podoba nam się ta współpraca właśnie pomiędzy każdym bandem, że
pomagamy sobie nawzajem. Tak, no po prostu co jest w naszym... A oprócz tego jesteśmy, w zasadzie promujemy naszą nową płytę Day w ramach właśnie tegoż festu. Tak, 23 grudnia gramy koncert w Szwajcarii, w szwajcarskiej Bazylei na Rochesfeście 2017. Dziękujemy zespołowi Wild Pig za zaproszenie na ten przewspaniały festiwal. Tak. I życzymy na więcej. I dziękujemy również innym kapelom, które z nami dzisiaj dzieliły sceny. Ale chyba przede wszystkim tej przezajebistej warszawskiej publiczności. Tak, bo jeśli nie ma dla kogo grać, to nie ma dla kogo grać. Była chemia. Siema! Nazywam się Ametria. Chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie na ten wspaniały festiwal. Na początku było dość niemrawo, ale jak zaczęliśmy grać, pierwsze dźwięki pokazały, że jednak ludzie się wyłonili z nory, wyszli z łazienki i bawili się całkiem fajnie. Jesteśmy w trakcie przygotowania nowej płyty, którą będziemy nagrywać w pierwszej połowie do następnego roku. Czas tak wyższy, ostatnio było 3 lata temu, tak? 5, 4, 6, 13. Także będzie coś na startach, nie będzie porządku wiedzieć, wtedy będziemy grać więcej. Na razie wstrzymujemy się z konceptami, które będą nagrywać 4 lata temu. Zagrałem dzisiejszy koncert na bęblach firmy Mapex. Ze wszystkim! Disparate Reality. Ja jestem Łukasz Jakubowski, śpiewa. Rafał Kowal, Kuba Kotowski, saksofon. Karol Romaniuk, gitara elektryczna. Karol Strojek, instrumenty klawiszowe. Wojciech Tymiński, perkusja. Wodu grałem, który? Czwarty raz chyba. Wodu gra się dobrze. Dobry klimat, fajni ludzie. Ze sceny. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Szukajcie nas na fejsie, na YouTubie i szerzcie Disparate Reality wśród znajomych. Graliśmy dzisiaj w klubie Voodoo na Wild Festival. Naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o nasze przyszłe plany, to mamy już trochę pograć w styczniu i marcu, myślę. Za dosłownie chwilkę wydajemy nasz nowy album. Tak, poziom myślę mniej więcej polskich kabaretów. Już ta płyta prezentuje. A, to też gorzej. My w każdym razie zapraszamy do odsłuchu. Już niedługo pierwszy kawałek zostanie puszczony w internety. Zemi nie jest ja po prostu.